Cześć kochani, witam Was w nowym filmie na kanale Natalina. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, kliknij koniecznie dzwoneczek, żeby nie przeoczyć żadnego filmu, zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem. To daje dużą motywację dla twórcy, także pamiętaj o wsparciu. A ja dzisiaj jadę do Gatorka na włosy, także bardzo się cieszę, bo Sylwia otworzyła nowe studio w Warszawie. Jak widziałam zdjęcia, no to robi robotę, także jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. I byłam już u fryzjera z pół roku, jak nie więcej w sumie. Nawet już nie pamiętam, kiedy byłam. Włosów też nie podcinam, także one są bardzo zmasakrowane. Chociaż nie używam prostownicy ani nic, ale no jednak wiecie, suszenie włosów daje im w kość. I umówiłam się na przyciemnienie. Chciałabym troszkę już ciemne włosy, żeby wrócić do naturalnego koloru. I delikatne takie słoneczne refleksy, żeby troszkę rozjaśnić tą twarz, żeby tutaj coś się działo. No i na pewno dużo ściąć. Nie wiem jeszcze, czy tak drastycznie, ale na pewno sporo zetniemy. Chyba tyle na ten moment, także jedziemy do Warszawy. Już zaraz będę u fryzjera, oczywiście delegacja podała mi zły adres. Powinnam u nich doprowadzić do miejsca niestety, ale wpisało mi Chmielną tylko ogólnie i pół godziny musiałam iść na piechotę. Samochód zostawiłam gdzieś na końcu alei jerozolimskiej, także no później czeka mnie długi spacer. Ja właśnie weszłam do samochodu już, jest godzina 19:16, byłam tam od godziny 15:30 przez tą obsówkę i tam jeszcze było opóźnienie, więc jeszcze czekałam. Jeśli chodzi o efekty, to wydaje mi się, że jutro zdam Wam relację, jak to wszystko wyglądało, udało mi się trochę nagrać, także mam nadzieję, że coś będę mogła Wam pokazać. Także widzimy się już jutro z moją oceną i opowiem Wam właśnie, jak przebiegła cała wizyta, czy polecam, czy warto. Widzimy się jutro. Mamy już sobotę, byłam u fryzjera w środę, także troszkę mi się zeszło z nagraniem tego filmu, ale niestety nie miałam za bardzo jak w tygodniu, także stwierdziłam, że przysiądę do tego właśnie dzisiaj. Chciałam Wam powiedzieć, jak przebiega wizyta, czy jestem zadowolona, jakie są efekty, jakie dostałam zalecenia co do mojej czy skóry głowy, czy do włosów od środy. Nie myłam głowy w ogóle,
także efekt naprawdę jest zniewalający. Czyli wniosek z tego, że skóra głowy została wyczyszczona po prostu perfekto. Od tamtej pory po prostu wygląda, jakbym dopiero co wyszła od fryzjera. Nawet loki mi się trzymają. Co prawda chodziłam w spiętych włosach, ale loki po prostu wyglądają no idealnie. To nie są komunijne loki, tylko właśnie takie delikatne fale, co mi się bardzo podoba. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak będzie wyglądało to po umyciu włosów, bo miałam końce bardzo jasne, miałam rozjaśnione końcówki, to miały być refleksy, ale już po którymś tam razie wyszło tak, że miałam po prostu połowę włosów blond, co mi się już przestało podobać, zwłaszcza, że widać było odrost bardzo, także chciałam to po prostu stonować do mojego naturalnego koloru włosów. I wiadomo, że ten kolor na końcówkach będzie się wypłukiwał, także będą takie delikatnie rozjaśnione, nie taki po prostu chamski żółty blond. Także jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to będzie wyglądało po jakimś czasie. Dostałam zalecenie, żeby przyjść za chyba 6 tygodni, z tego co pamiętam, mniej więcej, też na tonowanie i na sprawdzenie właśnie kondycji włosa, ponieważ zauważyłam, że moje włosy, jak i skóra głowy, troszkę ucierpiała przez ostatnie wizyty. Miałam choinkę na głowie. Po prostu na długości włosów te końcówki odstawały od reszty, co okazało się, że było spowodowane tapirowaniem podczas rozjaśniania włosów. Myślałam, że tak się robi, wiadomo, ja się na tym nie znam. Oddałam się w ręce profesjonalisty. No i okej, ktoś ma taką szkołę robienia, był na takich kursach i to mu się sprawdza, w porządku. Aczkolwiek akurat moje włosy na tym cierpiały, no bo ktoś może ma, nie wiem, mocniejsze, nie wiem, może tym włosom to nie przeszkadza, akurat moje ucierpiały na tym. Przez to, że były po pierwsze natapirowane, po drugie był nakładany rozjaśniacz, wiadomo, nie na wszystkie włosy, tylko tam gdzie niegdzie, a później był ten tapir rozczesywany. Moje włosy zostały pourywane. Później te pourywane końcówki zaczęły się rozdwajać. Większość fryzjerów nie usuwa na długości włosa rozdwojonych końcówek, tylko same końcówki. Tutaj na końcach całej długości włosów. Czym zaskoczył mnie Damian, to było to, że usunął mi końcówki porozdwajane z całej długości włosów. Ja słyszałam właśnie, że cięcie to jest totalnie inna bajka, także bardzo chciałam tego spróbować. I Damian zaskoczył mnie tym właśnie, że ciął po całej długości końcówki, brał jakoś, nie wiem, coś w ten sposób i takim śmiesznym ruchem nożyczek, jakoś tam obracał te nożyczki, przecinał tutaj całą długość włosów i pozbył się wszystkich rozwojonych końcówek na całej długości. Później coś okazało, moja skóra głowy również ucierpiała podczas rozjaśniania. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo fryzjer nie używał wtedy folii do rozjaśniania, tylko pianek, więc myślałam, że jeżeli są pianki, no to ten włos się nie zniszczy. Jednak to były moje mylne spostrzeżenia. I okazało się, że moja skóra głowy ucierpiała na tym tak, że miałam po prostu strupy. Strupy na głowie, miałam problem ze skórą na głowie, gdzie nigdy czegoś takiego nie miałam. A wiadomo, na ciemnych włosach widać wszystko, także było to dla mnie straszne. Tutaj z tyłu to po prostu miałam masakrę, miałam aż do krwi takie strupy, no do krwi dlatego, bo drapałam, ale nie mogłam w ogóle przestać. Nie wiedziałam, czym to jest spowodowane, ale stwierdziłam, że to mogło być od oparów po prostu, od rozjaśniania, bo miałam podczas rozjaśniania włosów nałożone, nade mną stała taka maszyna, która wytwarzała chyba ciepło, nie wiem, nie znam się na tym. No i wydaje mi się, że to od tego, bo jeszcze wcześniej, z tego co pamiętam, nie miałam tej maszyny nad głową. Po tym wydaje mi się, że niestety, ale nie dość, że ucierpiała moja skóra głowy, to ucierpiały moje włosy. No tak, tutaj siedziałam praktycznie cały czas na myjce. Najpierw została omówiona część teoretyczna, co robimy, jaką długość chcę mieć, czy chcę coś skracać, czy chcę zapuszczać włosy. Fryzjer mi powiedział, że bardzo mu szkoda skracać tych włosów, że lepiej by było, żebym zostawiła po prostu, żebym zapuszczała te włosy i zdziwił się, że one były wcześniej dłuższe. No ale ja mu powiedziałam, że wcześniej właśnie, no ogólnie, że mi nie zależy na długości, więc jeżeli trzeba je skrócić dla ich dobra, to po prostu to zróbmy. A wcześniej miałam ścinane końcówki, bo były po prostu zniszczone po tyle centymetrów mniej więcej. Miałam ze 3 razy tak ścinane, więc po prostu ta długość utrzymywała się cały czas na tym samym poziomie. No i w końcu doszliśmy do momentu mycia włosów.
Myte miałam włosy chyba dwa razy. Później miałam nakładane, z tego co pamiętam, jakąś substancję, która nie pozwoli tak szybko wypłukać się kolorowi, który mam na końcówkach. I później chyba miałam tonowane włosy. I tonowanie włosów wyglądało tak, że nawet w pewnym momencie dwie osoby mi to robiły, że rozdzielały mi na pół włosy i wcierały po prostu, wmasowywały ten produkt w każdy kawałek moich włosów. Także z czymś takim też się nie spotykałam i to wszystko było robione na myjce. No i tak sobie siedziałam na tej myjni, tak śmiesznie to brzmi, ale no tak chyba się to nazywa. I czekałam po prostu na efekt końcowy. I miałam chyba robioną, tak się to nazywa, chyba saunę. Taki ring był, który cały czas... Nie, to chyba nie była sauna. No nieważne. W każdym razie taka maszyna, która właśnie w kontakcie z tą maską nawilża włosy. I później przyszliśmy do etapu suszenia. No i to już wiecie, później suszenie, modelowanie i robienie zdjęcia. W każdym razie byłam naprawdę zadowolona bardzo z efektu, jaki uzyskaliśmy. Na początku, jak przyszłam do domu, bo już później się spieszyłam, więc tam nie za bardzo oglądałam te włosy, po prostu zaufałam w 100% fryzjerowi, który się mną zajmował, to tak się wydawało, że jakby trochę rude te końcówki, ale powiem wam, że albo to było po prostu wina światła, albo to się wytarło, nie wiem, zniknęło po prostu. I mam równy kolor włosów i jej myślę, że na 100% będę zadowolona, jeśli to delikatnie się wypłucze i powstaną z tego takie delikatne słoneczne refleksy. Ale to będę wam update'ować na kolejnych filmach. Zresztą też będziecie widzieli, jak to wygląda. Sylwia naprawdę robi dobrą robotę, żeby trzymać to wszystko w ryzach i jako przedsiębiorca naprawdę podziwiam ją, że potrafi... No ale to też jest, wiecie, to jest nauka taka, którą wyciągnęła na przestrzeni lat. Ona się otacza wieloma pracownikami, wieloma ludźmi, którzy pracują razem z nią. Ma też asystentkę, która też jej pomaga, więc potrafi to wszystko tak ułożyć, żeby chodziło po prostu jak w zegarku. Także to tak dla mnie jest taką inspiracją. I jeśli chodzi o wnętrze, to po prostu mega, naprawdę. Na początku tak weszłam i tak mi się wydawało, że będzie duża przestrzeń wykorzystana i porozrzucane takie rzeczy, ale to wszystko tak ze sobą współgra, naprawdę zrobili ogromną robotę z tym. Miała, z tego co widzę, wspaniałych architektów, którzy jej właśnie w tym pomogli. I jeszcze dostałam prezent. Mamy lanebeczkę, w której są dwa produkty. I chyba to są dwa takie same produkty, z tego co widzę. I dostałam arganowe serum w takiej małej buteleczce, także bardzo fajnie, bardzo miło z ich strony. To jest 10 ml i mam dwa opakowania, także myślę, że starczy mi na długo. Mam jeszcze, że produkty, których używają, to jest mistrzostwo. Z tego co po prostu moje włosy chyba pokochały te produkty i muszę się zaopatrzyć, bo tak jak mówię, skóra głowy, super. Nic tu się nie dzieje, wszystko jest na swoim miejscu, nic mnie nie swędzi. Po tylu dniach mamy, tak jak mówię, sobotę, byłam w środę, czyli 3 dni nie mycia włosów. I naprawdę jest super. One się cały czas błyszczą. Także na pewno muszę wprowadzić dwuetapowe mycie głowy, żeby po prostu doprowadzić tą skórę głowy do stanu tego, co miałam przed rozjaśnieniem. I mam w planach zapuszczać włosy. Jakiś czas temu myślałam właśnie, żeby ściąć te włosy tak dotąd. Kiedyś miałam i dużo osób mi powiedziało, że super to wyglądało, że tak dojrzalej wyglądałam. Ale powiem wam, że mega mi się spodobały ostatnio długie włosy. Także powiedział mi, że powinnam nosić przedziałek, tutaj teraz mi wyjdzie nierówny, po tej stronie, ponieważ wtedy coś tam jest z symetrią. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym filmie, jak wam się podobało, czy się czegoś nowego dowiedzieliście, czy jesteście zainteresowani tym, żeby odwiedzić salon Sylwii w Warszawie. I zapraszam was do kolejnego filmu. Zaraz lecę składać wieszak i będzie Mierzymy z Laurellą. Także zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, zostawcie koniecznie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmem, stawcie łapkę w górę i komentarz, żebym wiedziała, że mnie wspierasz, żebym wiedziała, że mnie oglądasz. Jeśli masz jakieś uwagi, to też koniecznie daj znać w komentarzu. Chętnie coś poprawię, cały czas się uczę, tak jak wiecie. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale.
Buziaki. Oczywiście przekręciłam imię fryzjera, u którego byłam. Bardzo Cię przepraszam. Nie wiem, co mi się upierdzieliło z tym Damianem. Byłam oczywiście u Dawida i bardzo Wam go polecam. Jest naprawdę super profesjonalistą w swoim zawodzie, także Dawid, good job i przepraszam Cię jeszcze raz za to, że pomyślałam Twoje imię, ale nie jestem dobra w zapamiętywaniu imion, także przepraszam bardzo.